witam szanownych Państwa i dzisiaj chciałbym kilka wiadomości przekazać na temat Dolnego Śląska, a zwłaszcza petrografii skał z kopalni Piast. Tam była kopalnia węgla kamiennego, w której jest teraz podobno jakaś trasa turystyczna zorganizowana, i tego, co w otoczeniu tej kopalni się znajduje. No, zamiar taki miałem od końca lat 60., żeby się tymi skałami zająć, ponieważ w Nowej Rudzie pisaliśmy, i w Słupcu pisaliśmy pracę magisterską z moim kolegą, też Maćkiem Budkiewiczem, o skałach, o petrografii skał klasy gabra i bazaltu. No, ale zawsze ta kopalnia węgla kamiennego mnie interesowała. I po wielu latach, no, sam nie mogłem wrócić do tego, kopalnie zamknięto, ale poprosiłem magistrantkę Jadzie Barańską, żeby pojeździła po okolicy. Ja się też tam wybrałem i napisała pracę magisterską z tego tematu. No i teraz właściwie chciałbym Państwu przekazać wiadomości o petrografii skał. Przy okazji, wędrując wokół kopalni, natrafiłem w pobliżu nowo wykopanej, przekopanej drogi między Nową Rudą a Wałbrzychem. No, takie niewielkie odsłonięcie jest tu zaznaczone na mapce. Tutaj jest hałda kopalni Piast, a tutaj jest droga właśnie z Dzikowca właściwie bardziej do Wałbrzycha, i to jest lokalizacja tego miejsca. Tutaj znalazłem, no, łupki karmańskie, same w sobie może niezbyt piękne, interesujące, pod mikroskopem tak wyglądają, ilitowo-kaolinitowe z wtrąceniami żelaza, ale na niektórych łupkach całkiem spore ilości trafiły się zielonych minerałów podejrzanych o to, że to są minerały miedzi, no, głównie malachit. No, zebrałem te próbki, przywiozłem do Krakowa, dałem pani magistrantce do oglądnięcia, zrobiła fotografię. Tutaj są zdjęcia zrobione przy pomocy lupy binokularnej. No, bardzo ładne kryształy się pojawiły. W szlifach mikroskopowych okazało się, że te zielone naloty wyglądają w ten sposób, no i wygląda to na żywy, zdrowy malachit, czyli węglan miedziowy. No i tego całkiem się okazało sporo miejscami. Materiał oglądany pod mikroskopem skeningowym ujawnił, że te minerały zielone mają budowę igiełkową, tak wyglądają, prawda? Tu jest skała, a to są te zielone minerały, głównie malachit, ale nie tylko. No i analizy chemiczne wykonane przy okazji obserwacji w mikroskopie skeningowym pokazały, że no, w niektórych miejscach do 34% miedzi jest, także no, dość bogato, powiedziałbym. W innych próbkach, bo tutaj są zdjęcia z innych próbek, zdjęcie przy niewielkim powiększeniu, tu punkt, gdzie analizę robiono, zdjęcie przy nieco innym powiększeniu, się okazało, że oprócz miedzi, której w tym wypadku jest 5,5%, występuje tutaj ołów, prawdopodobnie galena. No i cała reszta jest, powiedzmy, mniej interesująca. Siarka, która prawdopodobnie związana jest z występowaniem ołowiu, siarczek ołowiu, czyli galena. W innych miejscach mamy pod 19 czy ponad 19% miedzi, w innych znowu jest podwyższona miejscowo koncentracja ołowiu. No i tutaj mamy
właśnie taki przegląd ołów, miedź, prawda, cyna się pojawia, to jest akurat analiza taka, która pokazuje tylko 0,4% cyny, ale tamtej cyny jest więcej. No tytan, mangan, żelazo są wszędzie bliskie, podobnie jak reszta pierwiastków, więc te metaliczne są szczególnie interesujące. No, w związku z tym poprosiliśmy kolegów zajmujących się analizami chemicznymi o zrobienie takiej całościowej analizy, nie tylko powierzchniowo, miejscowo, tak się na skreningu robi, tylko próbka została utarta i przeznaczona do analiz. No, oprócz tych klasycznych Al2S, IO2 i tak dalej, no, pojawiło się trochę żelaza, no i prawie 2% miedzi średnio. No, to jest spora ilość rzeczywiście, plus no, inne pierwiastki występujące w mniejszych, ale w interesujących ilościach. No, w pobliżu Niecki, Śródsudecki jest baryt, jest powszechny i związany jest z aktywnością pomagmową po wylewach permskich melafirów, prawda? Same skały z kopalni zostały zebrane na hałdzie, no bo tam za bardzo w kopalni się poruszać nie można, próbek też nie bardzo się daje brać. Wśród skał magmowych jest gabro, które jest w pobliżu, spore takie ciało magmowe, gabro eksploatowane w kamieniołomie w Słupcu, głównie na wełnę mineralną topione jest, zbudowane, no jak każde gabro, głównie z plagioklazów zasadowych z grupy labradoru, trafiają się piroxeny z grupy dialagu, sporadycznie oliwiny, trafiają się takie jasne odmiany gabra, często przechodzące w diabazy, zbudowane, to jest skała już tutaj zwietrzała, ten kawałek z hałdy wzięty jest dość mocno zwietrzały, ale zachowane są piroxeny, śladowo w cieście skalnym zachowane są plagioklazy, także taka odmiana jasna gabra. Wśród skał osadowych różnego rodzaju piaskowce, wyglądające makroskopowo w ten sposób, często zawierające węglan wapnia, zarówno detrytyczny, jak i występujący w formie cementu. Jasne piaskowce to wszystko jest karbon, karbońskiego wieku pomiędzy pokładów węgli kamiennych, wyeksploatowany jako odpad zgromadzony na hałdzie. Piaskowce kwarcowe, piaskowce arkozowe z muskowitem, z minerałami lastymi, z węglanami. Inne piaskowce też takie kwarcowe, kwarcowo-lityczne z okruchami skał metamorficznych, głównie gnejsów, czy też granitognejsów z jakimiś plagioklazami na wtórnym złożu, prawdopodobnie z gabra pochodzącymi. Różne odmiany łupków, łupki serycytowe, tu serycytu jest sporo, łupki serycytowe z kaolinitem, tak wyglądają. Łupki ilaste, takie bez właściwie domieszki materiału okruchowego, a za to ze związkami żelaza, to jest hałdy, a to te pierwsze łupki z malachitem, bardzo podobne i mikroskopowo, i makroskopowo. Jeśli chodzi o klasyfikację, no, na podstawie składu mineralnego oznaczonego metodą skokową, punktową przy pomocy Elkinora, pani Barańska zaklasyfikowała te skały do arenitów sublitycznych,
Część z nich to adenity subarachnoidowe i adenity kwarcowe. W trójkącie klasyfikacyjnym skał osadowo-okruchowych te badane przez nas skały lokują się mniej więcej właśnie w tym obszarze. I krótkie wnioski. No, przede wszystkim jest interesujące to, że w pobliżu złoża węgla kamiennego prawdopodobnie w pobliżu kontaktu z gneisami sobiegórskimi, bo tam góry sobie są bliziutko, no, występuje mineralizacja kruszcowa. Co prawda w strefie powierzchniowej jest tych minerałów niedużo, one są utlenione, no ale gdyby zrobić jakieś wiercenie i głębiej to rozpoznać, no niewykluczone jest, że głębiej jakieś większe koncentracje tych minerałów kruszcowych, miedziowych, ołowiowych, cynowych by się znalazły. No trzeba by było jakieś wiercenie w tym miejscu zrobić. Są to bowiem peryferie aktywności permskiej, melafirowej, które jak wiadomo, no, miejscami niosła mineralizację i barytową, prawda, i różne inne, i srebrową. Niedaleko zresztą od tego miejsca mamy Srebrną Górę, gdzie istniały już średniowieczu kopalnie wydobywające głównie galenę srebronośną, więc sprawa jest interesująca. No, niestety bez głębszego rozpoznania podłoża, no to wszystko, że tak powiem, jest takie bardzo wstępne. Natomiast jeśli chodzi o skały okruchowe z kopalni Piast w Nowej Rudzie, no to po 50 latach się dowiedziałem, jakie skały tam w tej kopalni występują. No, przede wszystkim zdarzają się skały magmowe pochodzące z pobliskiego masywu gabrowo-diabazowego Słupiec Nowa Ruda. Prawdopodobnie na wtórnym złożu, bo tam nie sądzę, żeby się dokopano chodnikami do kontaktu karbonu z tymi skałami magmowymi. No i skały okruchowe, piaskowce sublityczne, archozowe, łupki głównie ilitowo-kaolinitowe. Także w sumie sporo, żebyśmy się dowiedzieli ciekawych rzeczy, pisząc tą pracę magisterską pani Darańskiej. No a dało to asumpt, no są to wiadomości, które mogą się przydać przy prowadzeniu ewentualnie jakichś przyszłych badań rozpoznawczych. No badania też dowodzą, że skały z hałdy mogłyby się nadawać na kruszywo pod drogi. Zresztą no, obserwacje tam wizyty co jakiś czas pokazują, że ta hałda jest coraz mniejsza, także jakoś ją eksploatują miejscowi ludzie i gdzieś się no, jako dodatek do betonów absolutnie się nadaje, przede wszystkim ze względu na łupki, które są takie, że będą się lasować w wodzie. Natomiast pod drogi i owszem będzie się to te skały z hałd kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie nadawały. Dziękuję bardzo i zapraszam na następne spotkanie. Do miłego zobaczenia.